Dosłownie jakieś 5 minut temu wróciłem z psem i nie dość, że było zimno, to jeszcze mój pies zrobił dwójkę, co nie? I to nie jest problem, to dobrze, że robi. To bardzo dobrze, że robi. Ale problem był taki, że jak ja chciałem posprzątać po psie, jak każdy powinien po swoim psie, miejsce, gdzie mój pies walnął kloca, było tak, no, na widoku balkonów, co nie, całego bloku mieszkalnego, więc okej, no to by nie było problemem, gdyby nie to, że ja dosłownie nie mogłem tego głupiego woreczka rozwinąć, żeby podnieść to gówno i potem wywalić do śmieci. Ja dosłownie modliłem się nad tym A, bo ty są. Okej, widać, że casual jest w tym samym stanie. Kiedy TO2 daligowski? No tak tęsknimy za TO2 daligowski. Ja chciałem po prostu pograć ten nowy tryb Krampus, ale ewidentnie nie mogę tego zrobić. A jest taka wczesna godzina, że nikogo na brygadzie nie ma. Ale tak, ja dosłownie stałem nad tym kupsztylem i próbowałem ten woreczek rozwinąć, żeby, wiecie, to podnieść. Chyba, nie wiem, z 3 minuty. Przynajmniej to się wydawało, jakby to 3 minuty były. To pewnie było, nie wiem, maksymalnie minuta, ale ja dosłownie tam stoję nad tym i walczę z tym woreczkiem, walczę dosłownie. Już sobie mówię w głowie, no kurde, jak ktoś na mnie patrzy, pomyśli, że ja nie wiem, że ja nie potrafię z moich rąk korzystać. To było bardzo stresujące i to nawet nie powinno być. Nie wiem, jest taka wczesna godzina i nikogo naprawdę nie ma nigdzie. Są 3 osoby na brygadzie graczy Tufort. Nie, dobra. Wyszukam jeszcze raz tego casuala, tylko bez tego trybu Krampus, bo nie wiem, tam boty są. Więc no, jak na razie tak mój dzień wygląda. I są same boty znowu. Daligowski, kiedy TF2? My tęsknimy za TF2. Już nie ma botów na casualu, chodź graj. Nice, po prostu zabij mnie. Po prostu zabij mnie. Ja chciałem zrobić dosłownie filmik, jak gram na tych nowych mapach. Widzę, tu jest jakiś turbine w ogóle, troszkę layout zmieniony. Myślałem, że to po prostu reskin turbina będzie, ale ewidentnie... Mogę wejść do, nie wiem, spektatorów, żeby zwiedzić mapę, czy co? Po prostu chciałem casuala zagrać, ale ewidentnie nie da się już w tą grę grać. Przeniosło mnie do Blue dla autobalansu. W jaki sposób to ma zautobalansować tą rozgrywkę, powiedz mi? Nie, może chociaż uda mi się Intel Rooma zwiedzić. Zobaczmy, jak tu jest pozmieniane. Okej, faktycznie jest tu ładnie. Ja nie wiem, czemu tu jest czerwony toolbox, ale okej. Faktycznie... Kurde, no, ja chcę mapę zwiedzić, no, dajcie mi chociaż to zrobić. Na brygacie nikogo nie ma, na casualu są boty. Co mam robić w TF-ie, widzowie? Słucham. Wszyscy, co chcieli tak bardzo TF-a. Co ja mam w nim robić? Jak ja nawet chcę zrobić głupi filmik z chodzenia po tych nowych mapach, nawet tego nie mogę zrobić, bo są boty. To jest trzeci mecz z rzędu, na jaki wbijam i są boty. Ja jeszcze raz wyszukam, jak będą boty, to wbijam na jakiś, nie wiem, serwer z 1000 pingiem. Orange X7, nie wiem, gościu, mam to gdzieś. Nawet na jailbreaka wbiję, jeśli będę musiał. To trochę moja wina, że ja postanowiłem o wczesnej godzinie nagrać filmik, ale kurde, no nie wiedziałem, że na casualu same boty będą. Myślałem jeszcze Woodville. Czy to jest ta mapa fatalna? Czemu ona znowu jest dodana? Nie chcę na to patrzeć, ja nienawidzę tej mapy. To jest najgorsza mapa świąteczna. To jest najbrzydsza mapa, jaka wyszła chyba w TF-ie. Te tekstury, te tego tutaj, tych prezentów, one są tragiczne. To wszystko się tak zlewa i to jest rozpikselizowane. Wyrzucić gracza daligowski. Tak, wyrzućcie mnie stąd. Dobra, ja po prostu przez cały filmik będę szukał meczu na nowych świątecznych mapach, aż w końcu znajdzie mi mecz bez botów. Co wy na to? Tak bardzo chcieliście TF-a, więc teraz będziecie się męczyć ze mną, jak szukam normalnego meczu. Nie wiem, kurde, ja chcę sobie pograć w tego TF-a. Nieironicznie mam ochotę sobie pograć w tego TF-a dzisiaj, ale nie mogę chyba. Chyba dzisiaj tego nie zrobię. Czekaj. Czekaj. O, było tak dobrze przez 5 sekund! A było tak obiecująco, nie było botów przez 5 sekund, ale w mini spróbujmy jeszcze raz. Jeszcze znajdzie mi mecz, w którym nie ma botów i mogę normalnie zagrać. Zobaczycie. Dam radę, uda mi się. Uwierzcie we... Kurde, no. Nie, ja naprawdę zaczynam wierzyć, że liczba graczy, którą można tutaj sprawdzić na Steam Charts, ja zaczynam faktycznie wierzyć, że
to 90 tysięcy, co teraz niby gra w TF-a, to tak z 50 tysięcy to boty. Ja zaczynam w to wierzyć. Ja w to nie wierzyłem, że jest tyle botów, ale chyba zaczynam w to wierzyć. Jestem cały czas sam. Czekaj, ludzi wbijają do gry. Może jest uratowany. Nie, nieważne. Hexatronic właśnie, 8 kont Hexatronic wbiło do... Nie mogę zagrać w TF-a. Chciałem nagrać filmik z TF-a, bo ludzie chcą TF-a. Ja chcę TF-a. Ja chcę zagrać w TF-a. Chciałem zobaczyć te nowe świąteczne mapy, bo ładnie wyglądają. Szczerze wam powiem. Te community mapy, które ostatnio wychodzą do tego TF-a w tych aktualizacjach, nie wiem, tych zimowych, Scream Fortress i tak dalej, one zazwyczaj nie wyglądają jak mapy z TF-a, tylko z jakiegoś CS-a. Jest po prostu za dużo detali. Ale z tego, co ja tutaj widzę, te mapy akurat są ładne. Moja kamera jest w ogóle odwrócona, zobaczcie. Ja tutaj, ja nie zrobiłem nic w montażu. Dosłownie kamera jest przechylona o 45 stopni. Ta gra działa, widzowie, ta gra działa. Nie, ja pobawię się z botami, aż w końcu mnie nie kiknął. Ja się spróbuję z nimi pobawić. Najlepszy sposób na zabijanie botów to jest splash damage. Najpierw muszę zrobić krótki zwiad, gdzie one są. Boty wychodzą. Dlaczego boty wychodzą? Znaczy, powinienem się cieszyć, ale co się dzieje, że boty wychodzą? Okej. Okay. Jeszcze każdy ten głupi bot puszcza tą samą piosenkę, jakiś syf. Dosłownie to brzmi jak rozwolnienie, ja tak brzmię rano w kiblu. W ogóle te boty strzelają do moich sticki, ja muszę cały czas nowe stawiać. Nawet nie wiedziałem, że boty potrafią strzelać do sticki. Czemu on? Ty, ten bot nie chce iść. A, bo to jest gracz! To był gracz! To jest gracz! To nie jest bot, to jest gracz! Dlatego on się zatrzymał przed tymi stickami. O kurde! Dlatego on się zatrzymał przed tymi stickami. Bo to jest gracz. System przeniesie się do red. Nie no, to naprawdę zbalansowało rozgrywkę. To naprawdę teraz będzie super. Teraz naprawdę balans jest potężny. Wyrównany mecz teraz będzie. System przeniesie cię do blue za 5 sekund, jeżeli drużyny wciąż są niezbalansowane. Według gry teraz drużyny są zbalansowane. Daligowski, kiedy TF2? Już nie ma botów na casualu. Można grać. A ja pamiętam, jak Daligowski nagrywał TF-a, było fajnie. Teraz już nie nagrywa. Teraz już gra w gry, które faktycznie działają i można w nie na spokojnie grać, bez obawy, że są jakieś cheatboty, przez które nie można grać. Ja tęsknię za tym, jak on grał w TF-a. Tą grę pełną cheatbotów. Ktoś w ogóle tutaj na gitarze gra. To jest akurat bardzo smutne teraz, to co się dzieje teraz. Jesteśmy trzema normalnymi ludźmi na tym serwerze. Reszta to boty. Ja się czuję jak w Stalkerze. Tylko brakuje tutaj ogniska. Jeśli faktycznie to on gra, to nie jest z jakiegoś filmiku na YouTubie, to bardzo ładnie gra. Hey.
That was amazing, bro. Thank you so much. Czemu mi się smutno zrobiło? Thank you so much, I'm gonna uninstall the game now. Nie wiem, dosłownie smutno mi się zrobiło. Ja dosłownie siedziałem w miejscu i słuchałem tego. Czasami mu nie wychodziło, ale to było takie naturalne i dosłownie to było... To była kwintesencja Team Fortressa teraz. W tle cały czas widać tego starego TF-a. Widać fundamenty Team Fortress 2. Ale jest psuty. Przez boty i brak chęci Valve do aktualizowania tej gry. Ja będę się z wami żegnał. Idę zagrać w coś, co faktycznie jest aktualizowane.